Hej, hej, cześć Wam. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na prośbę wielu z Was, którzy pisali do mnie, ażebym opowiedział więcej, jak w ogóle wygląda funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Szwecji. Ale dzisiaj nie wiem, czy wszystko uda się opowiedzieć w jednym odcinku, ale chociaż ogólnie Wam tak przedstawię zarys, jak to wygląda tutaj. Pewnie też na wskutek tego, co teraz się dzieje w Polsce, jest takie dosyć duże zainteresowanie pewnie sytuacją osób niepełnosprawnych. Może też z tego powodu pojawia się tyle pytań do mnie. No więc słuchajcie, tutaj wygląda to zupełnie inaczej. To znaczy, osoba niepełnosprawna, no osobie niepełnosprawnej generalnie w Skandynawii żyje się bardzo dobrze. No to chyba o tym każdy wie, ale dlaczego? To nie jest tak, że osoba niepełnosprawna w Szwecji chociażby jest zasypywana górą pieniędzy, bo nie. Powiem tak, wygląda to w ten sposób, że właściwie wszystko, co tutaj, jakby ta cała opieka czy pomoc państwa, jest totalnie bezgotówkowa. To znaczy, prosty przykład, od początku wózek. To, co każdemu z nas jest niezbędne. Wózek tutaj otrzymuje się bezpłatnie. Ale nie otrzymuje się go jakby na własność. Ten wózek jest własnością ciągle miasta, państwa. On jest jakby wypożyczany. Wypożyczany nam. To ma plusy i minusy. Ponieważ plusem jest choćby to, że miasto go później serwisuje. Miasto jakby ma opiekę nad tym wózkiem. Minus właściwie chyba nie ma minusa, bo tak naprawdę, no, czy to ważne, kto jest właścicielem tego wózka, jeśli ja mogę spokojnie go używać, to chyba nie jest istotne. I tutaj na początek można by powiedzieć, no okej, świetnie, dostaje się wózek i to jest bardzo fajne, ale to jest szalenie drogie przecież dla państwa. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślę, porównując system w Polsce, jak to działa, no bo w Polsce generalnie jest jakieś tam dofinansowanie z tego, co wiem, na wózek, tak? W jakiejś ilości, resztę trzeba dopłacić samemu. I teraz co? Z reguły w Polsce zbiera się pieniądze na wózek poprzez jakąś fundację, lub poprzez, no generalnie poprzez, większość ludzi zbiera przez fundacje, przez jakieś inne tego typu twory. Ale słuchajcie, te twory też kosztują przecież w Polsce. Przecież cała armia ludzi, którzy w Polsce, która pracuje w tych wszystkich fundacjach, w PFRON-ie, czy pośrednicy, którzy sprzedają sprzęt medyczny taki jak wózki, to jest cała armia ludzi, który tak naprawdę jest zatrudniona i żyje, funkcjonuje codziennie no, z tych pieniędzy, więc to nie jest tak, że ja bym się tutaj zastanowił, czy to nie jest czasem nawet tańsze, jeśli tak jak tutaj, no bo na przykład ja mieszkam w mieście, które ma 300 tysięcy mieszkańców i tutaj nie ma właściwie, jest jakiś chyba jeden, widziałem, sklep medyczny, tak naprawdę pseudomedyczny, bo tam ani nie kupicie wózka, ani żadnego takiego sprzętu, bo po prostu taki rynek tutaj nie istnieje. Nie ma rynku ani wtórnego, ani pierwotnego, chociażby wózków. Ja pamiętam taką sytuację, zresztą parę razy taka była sytuacja, kiedy ktoś mi się pytał z Polski, ażeby sprawdzić mu, ile kosztuje wózek aktywny Pantera. No bo jak wiadomo, Pantera to jest szwedzki produkt. No i słuchajcie, no to wiadomo, że ktoś myślał, że pewnie będzie taniej tutaj. Ale ja miałem ogromny problem ze sprawdzeniem tej ceny, ponieważ tutaj tego wózka kupić nie można. Nie ma właściwie żadnego przedstawiciela, który sprzedałby mi ten wózek, no bo nie ma takiego rynku. Jeśli ktoś potrzebuje wózek aktywny, no to zgłasza się do miasta, jakby do specjalnej komórki takiego terapeuty, który jakby ma was sobie pod opieką. No i ten wózek się po prostu otrzymuje za darmo. W tym moim 30-tysięcznym mieście jest taki jeden jakby państwowy oddział, taka komórka, która zajmuje się zaopatrzeniem właśnie wszelkiego rodzaju takowe pomocy jak wózki, jak łóżka ortopedyczne, jak podnośniki, jak nie wiem, chodziki, no cały ten sprzęt. Więc nie ma tej całej armii ludzi, którzy też muszą z tego no żyć. Więc ja myślę, że w Polsce przydałaby się tak naprawdę
całkowita rewolucja, całkowita zmiana systemu. Ponieważ no jest tam to od początku, od A do Z, tak naprawdę źle skonstruowane. I ja uważam, że powinno się brać właśnie przykłady z państw, w których system, nazwijmy to, opieki nad osobami niepełnosprawnymi działa i funkcjonuje bardzo dobrze. I brać z takich państw przykład i próbować zrobić taką kompletną reformę. No bo tutaj mówimy właśnie o wózkach, tak? Kolejną rzeczą, pewnie ważną, jak na przykład rehabilitacja. Rehabilitacja też odbywa się też poprzez państwowe, czy w szpitalu, czy no też generalnie w sektorze państwowym. Czyli też nie ma żadnego obrotu gotówkowego, jeśli chodzi o rehabilitację. Jeśli jest potrzebna rehabilitacja, no to znów poprzez czy przychodnie, czy poprzez terapeutę jest to załatwiane i po prostu gdzieś na tą rehabilitację się chodzi. Kolejna rzecz, zatrudnienie osób niepełnosprawnych. No bo tak, w Polsce istnieje PFRON, wielki moloch, mnóstwo oddziałów w każdym pewnie większym mieście i oni się zajmują dofinansowaniem miejsc pracy, tak? I tutaj też jest coś takiego jak dofinansowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ale do tego wszystkiego nie ma tego potężnego molocha. Tym wszystkim zajmuje się po prostu Urząd Pracy. W Urzędzie Pracy jest po prostu komórka, która zajmuje się dofinansowaniami z miejsc pracy czy organizacją miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Więc to też są kolejne oszczędności. Tak mi, prostemu człowiekowi się wydaje, bo jeśli nie ma kolejnych budynków, kolejnego sztabu ludzi, a jest to podpięte pod Urząd Pracy, no to chyba jest to jakaś tam forma oszczędności, tak? A więcej pieniędzy zostaje na samych niepełnosprawnych. Co jeszcze jest szalenie ciekawego w tutejszym systemie? No oczywiście najważniejszą rzeczą chyba, która pozwala żyć, no może nie tak jak osoba sprawna, ale w tym kierunku generalnie tutaj się pracuje, no to jest asystent osoby niepełnosprawnej. To też jest jakby odgórnie przez państwo finansowane, nazwijmy to takiego polskiego ZUS-u. I to oni płacą i zatrudniają poprzez też firmy prywatne, które podlegają jakby pod ten tutejszy ZUS. Ale to też jest finansowane jakby bezpośrednio z państwa. Czyli nie ma żadnych programów typu asystent, czy coś, to wszystko jest z państwa finansowane. Co chciałem powiedzieć, to to, że tak naprawdę tutaj jest to wszystko bardzo uproszczone. Nie ma w ogóle fundacji. Znaczy są jakieś fundacje oczywiście, które często emeryci tworzą jakieś organizacje dobroczynne, które zbierają, nie wiem, na walkę z nowotworem, czy dla jakichś dzieci w Afryce, czy tak dalej. Robią to bardziej, mi się wydaje, dla zabicia czasu, ażeby zająć się czymś na emeryturze. Ale nie ma żadnych, nie wiem, fundacji, które no, zbiera na wózek, zbiera dla kogoś na rehabilitacji, bo po prostu to jest niepotrzebne. Więc cała ta, brzydko nazywając, gałąź gospodarki, czy gałąź, no tak, no gałąź gospodarki, nazwijmy ją, jak te wszystkie fundacje, to jest niepotrzebne, bo to też jest jakaś forma oszczędności, mi się wydaje, bo nie tworzy się tego wszystkiego, a więcej pieniędzy zostaje na prawdziwe potrzeby. Także wiele też zostaje zapytań, jak jest, pierwsze pytanie kogoś z Polski, kto się pyta, jak to wygląda w Szwecji, to jest pytanie, a ile się dostaje zasiłku, jakie dostają się renty i tak dalej. To jest jakby taki najmniejszy w ogóle ułamek tego, co tutaj jest najważniejsze w Szwecji, ponieważ no, rozmawiamy tutaj o osobach, które tu się urodziły, tak? Czyli takich typowych Szwedach, które od zawsze tu żyją i co oni mają, bo oni mają oczywiście coś takiego jak renta. Jest to z reguły niewysokie. Małe pieniądze w porównaniu do, nie wiem, na tutejsze warunki, tak? W porównaniu do zarobków czy czegoś no, takiego. Nie są to wielkie pieniądze, ale mają oprócz tego na przykład dofinansowanie do mieszkania. Znaczy to akurat wszyscy mamy stały limit, który płacimy za leki czy za lekarzy. Jest to stała kwota, której przekroczyć w roku nie możecie. Na przykład na lekarza to jest tam 1000 coś koron i jeśli przekroczycie, to będziecie chodzić więcej do lekarza, to po prostu
w ciągu roku nie płaci się więcej, tylko tą ustaloną kwotę. Powyżej tego dostajesz tak zwaną taką kartę darmową i już do końca roku rozliczeniowego nie płacicie za każdą kolejną wizytę. Więc to też jest fajne, że tak naprawdę przy jakiejś chorobie nic was nie zaskoczy, że są większe wydatki. Więc taki niepełnosprawny, urodzony tutaj, tak jak mówię, dostaje nie jakieś wielkie pieniądze, jeśli chodzi o rentę, ale ma dofinansowanie do mieszkania, ma za darmo, czy za darmo, nie dość, że pieniądze płaci za leki, czy za tych lekarzy stałą, ustaloną kwotę, ma za darmo sprzęt medyczny, ma za darmo opiekunów, rehabilitację. Więc tak naprawdę no, nikt nie musi walczyć tutaj o pieniądze w gotówce, w cudzysłowie, bo to nie jest potrzebne do egzystencji, tak? Jeśli uda jeszcze się mu zdobyć, jeśli jest to niepracująca osoba niepełnosprawna, dofinansowanie co roku na jakieś wakacje, no to w ogóle się okazuje, że to życie jest takie bardziej bezproblemowe, a nie ma tego obrotu gotówkowego, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy jest obrót gotówkowy, to zawsze te pieniądze w jakiś sposób gdzieś tam przez ręce komuś przeciekają. No taka jest prawda i taka jest rzeczywistość. Zadawajcie mi pytania, jeśli byście chcieli wiedzieć więcej konkretów na poszczególne rzeczy odnośnie życia osób niepełnosprawnych tutaj, to no, dogram kolejną część i opowiem coś więcej. Ale tak jak mówię, myślę, że potrzebna jest kompletna przebudowa, reforma od podstaw całego systemu. Bo tak naprawdę w Polsce mnóstwo pieniędzy jest, mi się wydaje, wydawa na tą całą armię ludzi, którzy no, pracują wokół niepełnosprawnych. A można by to inaczej zorganizować, żeby te pieniądze szły po prostu na konkretne potrzeby. To takie moje prywatne zmiany, prywatna opinia po kilku latach obserwacji tutejszego systemu, który faktycznie działa no naprawdę świetnie, chyba jako jeden z lepszych na świecie. I dlatego warto pewnie z niego brać przykłady. Także jak jakieś pytania piszcie, postaram się wtedy przygotować kolejny odcinek z takimi konkretnymi już odpowiedziami. Dzisiaj jest piękne słoneczko znowu, jak widzicie u mnie. Także idę sobie gdzieś jeszcze na spacerek. Teraz jestem w parku. Z tyłu za mną biblioteka. Idę się gdzieś przejść, a wy pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie kanał i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Hejka!